1851 roku otwarto pierwszy odcinek Królewskiej Kolei Wschodniej, zwanej Ostbahnem. W tym samym czasie niemiecki malarz Eduard Gärtner przygotował cykl 14 akwareł, na których uwiecznił dworce i inne obiekty inżynieryjne tego odcinka kolei. Niektóre z nich były reprodukowane w literaturze niemieckiej, jednak nigdy całość 14 akwarel nie pojawiła się drukiem w literaturze. Chcemy, żeby nasza publikacja wypełniła tę lukę. Książka, którą przygotowaliśmy, składa się z dwóch części. Pierwsza część jest to rodzaj takiego obszerniejszego wprowadzenia, który ma za zadanie przedstawić kontekst powstawania akwarel Eduarda Gärtnera. Przygotowaliśmy taki zarys historii linii kolejowej od Krzyża Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Wśród informacji tam zawartych znajdą się między innymi wiadomości dotyczące planów i politycznych uwarunkowań powstania tej linii kolejowej, poszczególnych etapów budowy, architektury dworców kolejowych, ale również informacje dotyczące taboru kolejowego i pierwszego okresu funkcjonowania tego fragmentu Ostbahnu. Dzięki kwerendom przeprowadzonym w archiwach w Koszalinie, Pile, Poznaniu i Bydgoszczy udało nam się odkryć kilka źródeł kartograficznych. Myślę, że najciekawsze z nich to są dwa plany przedstawiające pilską stację, a także rękopiśmienny plan, na którym oznaczony jest stary i nowy główny budynek dworca w Pile. Druga część książki to część albumowa, w której pokazujemy wysokiej jakości reprodukcje akwarel. Oprócz samych akwarel odnosimy się do obiektów na nich przedstawionych, konfrontując je z źródłami archiwalnymi, analizując historię ich przebudów oraz stan faktyczny. Odbyliśmy prace terenowe, dzięki którym obejrzeliśmy, jak te dworce wyglądają obecnie i prezentujemy ich wyniki także w tej części. Pragniemy zwrócić się o pomoc i wsparcie finansowe dla naszego projektu do regionalistów, pasjonatów historii techniki, miłośników kolei, ale także mieszkańców miast i miasteczek położonych przy linii kolejowej, począwszy od Krzyża Wielkopolskiego poprzez Wieleń, Trzciankę, Piłę, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Osiek i Nakło nad Notecią oraz Bydgoszcz. To Państwo przede wszystkim zadecydują o tym, czy po raz pierwszy wszystkie akwarele Eduarda Gärtnera ukażą się drukiem. To od Państwa zależy, czy w niedalekiej przyszłości wszyscy wspólnie będziemy się cieszyć z efektów naszej kilkuletniej pracy. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do uczestnictwa w naszym projekcie. Maciej Usurski, Rafał Ruta.